W dzisiejszym odcinku z EU4 jako zaostriańska Persja pokażę Wam, jak w łatwy i przyjemny sposób podbić Indie i następnie nawrócić je na zaostriańską wiarę. I nie powiem, pewien budynek okazał się tu być bardzo przydatny. Zapraszam też na NB, trwa tam obecnie wyprzedaż z kodem LUKAS3% zniżki, a linki jak zwykle w opisie. W celu łatwiejszego zarządzania buntami w naszych regionach przydzieliłem 40-tysięczną armię złożonej z samej piechoty do całego regionu perskiego. No, w sumie może nawet go troszeczkę poszerzymy. Póki nie zauważycie, że tutaj te liczby się zaczynają zmniejszać, możecie spokojnie przydzielać wasze... O, widzicie? Zmniejszyło się. O. Jednak jakaś tam efektywność tego jest. Więc na ten region dorekrutujemy jeszcze więcej wojska. To jest bardzo dobry sposób na utrzymanie stabilności w kraju, zwłaszcza jeżeli planujecie podbijać więcej, bo za friendly troops dostajecie minus 5 do buntów w każdej prowincji objętej tym wojskiem. Rozpoczynamy nasze wojny w dwóch kierunkach, państw hindu oraz islamskich w danym regionie. Zazwyczaj nie jest to dobry pomysł, ale nie mam innego wyboru, tak mi się ułożyły Indie. Trochę jak zwykle się zgapiłem, zaczynamy też odpinać przywileje od naszych stanów, żeby móc wprowadzać absolutyzm. W pierwszej kolejności lecimy po tańszych doradcach i wszystkich tych przywilejach, które mają na przykład Merchant Guild Influence 10%, tutaj 5%, no to dychę odpinamy w pierwszej kolejności. Ej, bardzo szybko się tych wszystkich przywilejów pozbywam, nie ukrywam, jestem zadowolony. Zmieniam też reformę na Noble of the Robe, która da nam tańszych dowódców oraz zwiększy zadowolenie i wpływy właśnie stanu szlacheckiego. I to fajnie nam się balansuje. 56 equilibrium docelowe kleru, 46 nobility i 36 merchantów. Ale będzie ich tłumienia. Ale pamiętajcie, jeżeli wpływy danej frakcji są mniejsze niż 50, no to ziemia, którą zdobywacie, idzie w wasze kraulancy. Na razie też rekrutuję 20 tysięcy do tłumienia buntów w regionie samych Indii. I tak się ich tutaj należy spodziewać, ale zawsze te minus 5 punktów będzie. Docelowo też tutaj będzie 40, w tej prowincji supplies wynosi 41. Czeka też mnie zwyczajowe kasowanie naszych świątyń albo regiment kapsów w regionach, gdzie mamy trade company, bo muszę wszędzie postawić budynek do gatheringu. No niby jakiś tam zapas mamy, ale jeżeli lecimy w World Conquesta, tego nigdy nie będzie za dużo. W zasadzie cały subkontynent perski musi być naszym state'em. Tutaj tego nie unikniemy, więc warto jest to efektywnie wykorzystać. O, widzę, że jeszcze mam edykty podpalane niepotrzebne, więc trzeba też to powyłączać. I wyjebiście. Całą resztę po nawracaniu będę dodawał do trade company. O, jeszcze też należy centralizować dewa, jeżeli się da. I cyk, 100% trusta nabite z Osmanem. On w tym momencie naprawdę byśmy musieli przegiąć z koalicją, żeby wszedł przeciwko nam. Ach, no i co teraz? Pieniążki dawaj, Osman. Albo żołnierzy. A, i skoro lecimy z podwojami, no to fokus koniecznie na punkty administracyjne. Wartaxy mam włączone. O, nie widzieliście tego. Tu nie było włączonych wartaxów przez 100 lat. Nie traciłem tych punktów przez 100 lat, to się nie wydarzyło. No co za kretyn, ja nie mogę. Przy granicy, bo w Indiach, bo będziemy tutaj naprawdę sporo podbijali, zacząłem ulepszać fortece do 4. poziomu. To spowoduje, że bo zazwyczaj ma takie zachowanie, że nie leci bezpośrednio na nasze główne armie, tylko gdzieś tam obchodzi od tyłu i próbuje nam oblegać jakieś nic nie warte prowincje. Więc fajnie będzie sobie obtoczyć te całe Indie fortami czwórkowymi. Niech sobie to bot oblega, a wy macie wyrąbane, bo jego dwójkowe forty padną znacznie szybciej niż wasze czwórkowe. Na razie te małe badziewia, które są dookoła, whitepisujemy, żeby trust z nimi był po 5 lat, może z tymi dalszymi wezmę, żeby miał 7 lat. No i wszędzie się mnie to buduje. Co prawda wiem, że w stejcie, gdzie jest stolica, nie powinienem tego budować, ale bądźmy szczerzy, w którymś momencie i tak będę leciał po liście i tutaj to zbuduję, bo nie będę o tym pamiętał za 100 lat, na przykład. LOL! U mnie? No kto by się spodziewał? Global Trade, wyjebiście. No, rzeczywiście perski trade jest najbogatszy w tym momencie na świecie.
Czas na małe bitewki. Boże, chciałbym kiedyś zrobić Persję totalnie pod jakość armii i zobaczyć, jak byśmy miażdżyli. Czy też aż tak bardzo? Odcinamy naszego przyjemniaczka od wszystkich w okolicy. Zabieramy mu dewa. Tak, wiem, że w tym regionie jest prowincja ze złotem, ale potem ją zdewujemy od początku. Nie wiem, czy to jest super efektywne, ale wszystko, żeby zmniejszać gathering. No i jednocześnie też trochę zawsze zmniejszyć naszą overextensję. Moglibyśmy już przyjąć instytucję, ale poczekajmy, niech nam się jeszcze trochę rozszerzy. Akurat w naszych prowincjach bardzo szybko wszędzie się pojawi. Troszeczkę większa wojna, żeby głównie zresetować trusa z Bachmanisem. Boże, Bachmanis! White Peace? Stolica Jampuru padła, więc czas na Carpet Siege'a. I tak, bardzo często cały czas się to powtarza w komentarzach, jak ja to robię. Wciskam D, wydzielam wojska. Zaznaczam jeszcze raz. Klikam, wciskam na klawiaturze V, to oddziela jeden regiment. Klikam znowu V, oddzielam jeden regiment, klikam V i tak w kółko. I tak się właśnie robi teraz Carpet Siege. Chyba, że chcecie korzystać z tej opcji, ale ona jest ogólnie do dupy. Jampur buli nam hajsy, bo chce mieć z nimi trusa powyżej 7 lat. No, siłą rzeczy nie będzie zaraz przez nas podbijany, dopiero po dłuższym czasie. A, i nie pokazałem wam, po poprzedniej wojnie o 2% wzrosła nasza ziemia. Multan też chce raczej mieć w dłuższym trusie. No, może nawet wezmą o nich tą jedną prowincję, żeby wydłużyć i pozbyć się fortecy trójkowej z regionu. Czemu tak bardzo zwracam na to uwagę? Na te wszystkie, kiedy kończy mi się trus i tak dalej, żeby przeciwnik mi nie wchodził naraz w koalicję jednego dnia, tylko żeby były jakieś odstępy czasu. Dzięki temu będę w stanie kontrolować tą koalicję i podbijać ich po kolei. Czy jest to upierdliwe? Jak najbardziej tak. Cyk, region Gujaratu dodajemy do trade noda. Już wszystko tutaj nawróciłem. Chyba, albo i nie. No nic, będę odpinał poszczególne prowincje. I lecimy z Delhi. Delhi zawsze nas rozdzieli. Nienawidzę podbijać tego kraju. Zawsze jest problematyczny. Ale jest w nim Punjab, który warto rozważyć jako kraj do wypuszczenia i do marchi, która będzie wam pomagała w podbojach w tym regionie. Budować uniwersytet czy nie? No nie wiem, jeszcze o cnotach niewieścich tam będą uczyli. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego Polacy tak rzadko lubią oglądać coś z regionu Indii, Indochin i tak dalej. Mimo że teraz to są chyba najciekawsze regiony w Europie Universalis 4. Nie wiem, dajcie mi znać, czemu nie lubicie oglądać tych regionów. Chyba przygiąłem, w co ja się tu wbiłem? Ale ja to wygrywam! Ja to wygrywam! Ej, ja naprawdę, za jakiś czas, może w kolejnym patchu, zrobię tą Persję pod militarne. Ej, albo takiego mini multika, że daję jednemu wspierającemu Prusy, niech gra, ja robię Persję i się spotykamy w połowie drogi. No to trochę to będzie duża, agresywna ekspansja. Trudno, jakoś to przeżyjemy. Kliknijmy może też misję na dodatkowe kory. Tak na przyszłość tutaj Punjab zaraz wypuścimy, tylko troszeczkę zjemy sobie tych prowincji. Jaki piękny łososiowy kolor! Idee Punjabu są dość fajne i przydadzą nam się, tym bardziej, że ma jeden z bogatszych trade nodów, więc na pewno będzie rekrutował wojsko. Tam pamiętaj, żeby wstawić ideę Punjabu. Gold Rush! Jakbym potrzebował złota, naprawdę. Samarkandę całe już mogę dodać. Tutaj jestem pewien, że wszystko zostało nawrócone, więc budujemy ulepszenia do Trade Company, zwyczajowo od Trade Goods Produkcji. Bonus do Trade Steeringu. I w sumie, jako że mam pieniądze, no to budynek do Local Production Efficiency i Local Trade Power. Co, jak mówiłem, można budować, ale jak się ma pieniądze. I teraz czeka nas też budowanie manufaktur, ale wcześniej musimy odpalić oczywiście bonus do tańszego budowania. Do budowania ulepszej Trade Company ten bonus na tańsze budowanie nie działa. On jest tylko i wyłącznie do budynków i manufaktur. Pieniądze się skończyły, nie! Swoją drogą, to będzie trudna misja do wykonania. Idealnie, trus z Bachmanisem się skończył, no to lecimy. Chodźcie tu, robaczki, chodźcie, wpierdol nadchodzi. Oh my god. Wybaczcie też, że za bardzo wam nie pokazuję tych stack wipe'ów i tak dalej, które robię w międzyczasie, ale myślę, że to już jest dość nudnawe widzieć to po raz kolejny i kolejny i kolejny. Jednak wojny
w Europce na poziomie normalnym i hardzie opierają się jednak głównie na okupacji fortów, kto pierwszy i szybciej to zrobi. Dopiero na very hardzie częściej dochodzi do bitew, ale na very hardzie obecnie nie da się za bardzo grać w tą grę. Nie to, żeby było jakoś trudniej dużo, chociaż jest, ale to głównie chodzi o liczby, jakie się pojawiają w tej grze i jakie liczby robią boty. Przez co są naprawdę wyjebiste lag spajki. O, Tymur tu istnieje. 6,5 morali do 3,6. To jest tak gigantyczna przewaga. Nie wiem, wbijam się 20 tysięcy w 60. I przegrywam, bo linia mi się załamała. Tak, przegrałem. Dobra, w tym regionie wypuśćmy sobie Orisę, bo bez tego wydaje mi się, że nie przetrwam tej overextensji, która no, ładnie mi się zbiera. Mam chwilę czasu i myślę, że to jest dobry moment, żeby poprawić troszeczkę nasze staki. Takie 14, 4, 10 będziemy dążyli. Era absolutyzmu! Nie jest tak źle. No, czyli teraz mamy staki 28, po prostu. I jesteśmy prawie gotowi na wojnę z Jampurem. No to lecimy! Jako, że zależy mi na szybkim absolutyzmie, to zmniejszam gdzie się da na razie autonomię. Wiem, że to mi grozi buntami w przyszłości, no ale trudno. Będę też starał się doprowadzić do buntów partykularystów i przyjąć ich żądania. Tym bardziej, że to dotyczy jednak większości terenu, którego autonomii obecnie nie obniżę. Więc nie będzie to aż takie straszne, a zawsze szybciej absolutyzm nam urośnie. Czego nawracania, kiedy mamy tak ograniczoną liczbę misjonarzy, jak tutaj zależy nam raczej, żeby misjonary strength wszędzie było jak największe. I w tym celu, w prowincjach, które przynajmniej raz okorujemy, możemy wprowadzić state bez kolejnego korowania. Tylko na razie nie mam dla was jakiegoś takiego... A nie, tutaj będzie ten przykład, zobaczcie. Kilka prowincji do nawrócenia. Bierzemy, póki tego nie okorujemy drugi raz za pomocą tej decyzji. Cały czas gathering nie jest zwiększony w tych prowincjach, ale możemy odpalić już tutaj edykt bez dewowania. Mi... Co prawda 1%, ale zawsze jest to coś. I kiedy nawrócicie już dany region, po prostu znowu to odpinacie i tyle. Tylko musicie uważać, żeby nie kliknąć guzika Core All, żeby nie tracić punktów administracyjnych na to. Partykularyści, wyjebiście, zobaczcie w ilu prowincjach zostaje mi zwiększona autonomia. Przyjąłem żądania... Ale mamy aż tyle prowek, w których możemy teraz zmniejszyć autonomię. No, dało nam to 36 punktów absolutyzmu, plus oczywiście 10 straconego, bo za przyjęcie żądań 10 się traci. Cholera, zapomniałem o tym. Przed kolejnymi wojnami też w sumie warto wziąć kolejną technologię, bo zwiększy nam się administrative efficiency, czyli wszystko na świecie nas kosztuje o 10% mniej punktów za podboje. Kiedy się pojawia absolutyzm, wy nie chcecie podbijać prowincji od waszego przeciwnika w ten sposób, że o, podczas peace dealu przekazujecie je jemu, bo kosztują wtedy więcej. Wasz absolutyzm na to nie działa. Zobaczcie, 8, 3, zmieniamy na Persję, 5. Boty bardzo rzadko nabijają swój absolutyzm i najczęściej nie korzystają z tego modyfikatora. Dlatego warto jest podbić początkowo dla siebie, scentralizować development, a potem przekazać wasalowi. Zdecydowanie za dużo handlu kradnie mi Hormuz, więc musimy go pobić. Nie zauważyłem tego wcześniej, więc a to bardzo boli mój income. Lecimy z Hormuzem na wojnę. Z tego co widzę, Jemen nie dołączy, tylko Akunul. Wojsko ma po niewłaściwej stronie. Ale mam nadzieję, że dołączą za jakiś czas. I wracamy do Indii. Co miałem, to nawróciłem, więc odpinam z powrotem te prowincje, no przynajmniej te niektóre. W sumie mapka state'ów byłaby tu bardzo pomocna. Nie, to zostawiamy, bo tu jest złoto, ale resztę cofamy. I w sumie w większości tych moich trade nodów, gdzie mogłem, to ponawracałem, więc już na pewno mogę pododawać do trade company. Czas zająć się naszym żółtym indyjskim konorkiem, że tak powiem. A skoro pododawałem, no to mogę poulepszać dalej moje trade company. Wiem, że powinno się to robić od razu, ale jakoś tak lubię to robić seriami. 117 golda i wskakuje nam na 232! Wow!
pierwsze rozwinięcie, które bierzemy, no to albo roczny absolutyzm, albo administrative efficiency, albo harsh treatment cost. To, zwłaszcza bierzemy pierwsze jeść, w misjach mamy coś takiego. Harsh treatment cost minus 33%. I ja to mam, specjalnie na to czekałem, żeby móc wziąć. I lecimy w takim razie harsh treatment cost minus 50%, co jest łącznie minus 88% chyba. Jakoś tak. Co powoduje, że możemy... za 22 punkty dostać jeden absolutyzmu, a w przypadku jeszcze słabszych rewolt, na przykład za 5 punktów możemy dostać jeden absolutyzmu. I teraz na to będziemy wydawali nasze punkty militarne, żeby jak najszybciej nabić sobie absolutyzm. I w międzyczasie zabieram następujące ziemię Vijayangarowi, odcinamy go od Bahmanisu, żeby mi nie po... O, wow. Przegiąłem. Kolejne idee biorę administracyjne i w zasadzie czekam z podbojami do rozwinięcia drugiego perka. Muszę na czymś zacząć oszczędzać punkty administracyjne. Dlatego też zdecydowałem się wypuścić tutaj wasala. On jest dość malutki. Od razu z nim poprawiam relacje. Nie robimy z niego marchi. Za 10 lat rozpoczniemy jego integrację. W sumie zaczynam integrowanie Orisy. Teraz zabudować Indię. Leci. Dojadamy te wszystkie małe badziewia w centralnych Indiach. Bahmanis również znika. Super ważnym budynkiem do nawracania, z którego przeważnie się nie korzysta. To muszę powiedzieć, bo zazwyczaj ma się więcej misjonarzy albo bardzo dużą siłę misjonarzy. W naszym wypadku mamy bardzo dużą siłę misjonarzy, no ale jednak brakuje nam tych misjonarzy. Więc wiecie, masło maślane. Musimy przyspieszyć nawracanie naszych prowincji. W pewnym momencie zacząłbym spam tych katedr. Zobaczcie, Local Missionary Strength plus 3. Jest to bardzo dużo. I budowałbym te katedry w każdej jednej prowincji, no, w której bym mógł, a której jeszcze nie mam nawróconej. I w sumie nawet tak będę zaraz robił. Myślę, że już region Indii tak zrobimy. Na pewno jak będziemy nawracali prowincje islamskie, tak będziemy musieli robić. Czy też prowincje prawosławne. Bo to są religie, które mają minusy do nawracania. W sensie trudniej się nawraca. No i zobaczcie. Delhi było wcześniej 14 miesięcy, teraz jest 8. To jest bardzo duża różnica. No i tak jeszcze zobaczmy, że większość prowincji to 9-10 miesięcy. A dobudujmy katedry w całym tym regionie. Wy też przewidujecie pewnie, jak bardzo będę przeklinał, jak będę je za chwilę musiał usuwać je. Bo dosłownie nawrócę te prowincje i one lecą do kosza. To jest tylko po to, żeby pokazać wam, jak to jest mocne przy nawracaniu często i niedoceniane. O, stolicy postawmy. Kościoły pobudowane 7 miesięcy. Znacznie szybciej. Niby tylko 2 miesiące, ale jednak podbijamy podczas World Conquesta 1000 prowincji. Więc to jednak dość spora oszczędność czasu. No to zostało mi tych parę prowincji do podbicia i tak czekając, aż zejdzie mi trus, lecę już w Indochiny oraz Chiny, bo przez przypadek dołączyły mi do wojny. A naprawdę nie wiem jakim cudem. Co to za kolejny OP event? Trade Value Modifier plus 25%. Ming i jego sensowne zarządzanie manpowerem. 100 tysięcy limitu wojska w prowincji, która ma limit, nie wiem... 10, 15. Ciekawostek, pierwszy raz widzę Koreę, która by podbiła pół Japonii. Pod Kyoto doszli. Coś tak czuję, że naprawdę będę przeklinał kasowanie tych świątyń za chwil parę. Nienawidzę tego, no ale to nam tak przyspiesza jednak nawracanie prowincji, że je wszędzie buduję, gdzie tylko mogę. No dobra, tu może nie, bo jest dobra prowincja. Łolololololo, nawracamy prowincję, panowie z brodą. I kolejne trzy. Tylko czemu te słonie tu stoją, a tego pana słoń? Coś tu takie nieproporcjonalne. No to teraz kasowanie. W sumie to jakbym tak był mieszkańcem tego kraju, to trochę dziwnie by to wyglądało. Raz budują katedrę, żeby szybko rozprzestrzeniać wiarę, potem te katedry kasują. Po ich skasowaniu zaczynamy dalej budować manufakturki. Jako, że wszystko już nawrócone, możemy też poddać do TC i odpowiednie ulepszenia postawić, chyba że znowu coś źle kliknę. Tak nam się to prezentuje. Drobne państewka do podbicia. Persja z Punjabem na całe Indie i region perski. Całkiem nieźle też nawrócone. Tylko zostały pojedyncze prowincje, no ale nawracanie długo nie zajmie. I powiem szczerze, że mamy przekoksany income, mając tylko tak mało prowincji.
Tylko wojsko może być dla nas problemem, bo możemy go mieć 277 tysięcy oraz 300 tysięcy manpowera. Jak widzicie, pieniądze są, ale nie ma na co ich wydawać.